Dzień dobry, Michał Dobre Rowery, Siema, cześć. to Michał, on, dobre rowery. Michał Dobre Rowery dzisiaj będzie dzisiaj mówił o lampkach. Dzisiaj porozmawiamy z wami i pokażemy wam nowości, bo Cross zrobił tak, że zrobił Tak. bardzo dużo Znaczy, nowych modeli niektóre z tych lampek. lampek to są nowości, inne to są nie nowości, ale przedstawimy Wam lampki Crossa z różnego pułapu cenowego. Nieco tańsze od produktów, które zazwyczaj Wam prezentujemy od innych firm, czyli nie będą to jakieś bontragery za kilkaset złotych, czy nogi też zazwyczaj za jakieś kwoty powyżej mimo wszystko 100 złotych. Tutaj postaramy się zrobić takie zestawienie lampek do 50, do 100 złotych i później już do powiedzmy tam około 200 złotych. Ciekawe jest to, że jak zobaczycie, zaraz ten Cross poszedł za trendami, bo kilka z tych modeli lampek, Są mocno tak, inspirowane. przypominają różne wiodące modele na rynku. No ale bądźmy, lećmy po kolei, może od najtańszych, gdybyśmy zaczęli, co? Tak, no podstawowe lampki, jakie tutaj dla Was dzisiaj mamy, no to będą zestawy Quark. Albo możecie je sobie osobno kompletować i tutaj są rozwiązania na baterie, ewentualnie dokładnie to samo, nieco droższe w zestawach USB. Widzę, że jest różnica 13. No, tutaj w przypadku lampki przedniej wersja bateryjna kosztuje 5 dyszek, wersja akumulatorowa Dokładnie, 63. więc myślę, że tutaj nie ma się nad czym zastanawiać, bo akurat przy przedniej lampce ta różnica jest mega znikoma, aczkolwiek wiem, że niektórzy wolą jednak mimo wszystko cały czas zostać przy tych wersjach akumulatorowych, bateryjnych, mają do tego większe zaufanie albo tłumaczą to, że zawsze można ten akumulator wymienić. Tak. Tutaj, jeżeli on się zużyje, no to nikt się nie będzie bawił w jakieś tam wylutowywanie i szukanie zamiennika w lampce za kilkadziesiąt złotych. Tak, bardzo proste lampki. Ogólnie rzecz biorąc, posiadają z tego co ja już widziałem dwa tryby. Tak, niestety tutaj są tylko dwa tryby świecenia. Same diody też nie są Włączone i wyłączone, nie na. jakieś wybitnie mocne, no ale to jest też lampka dwa razy tańsza niż lampka konkurencji, więc gdzieś te oszczędności Tak. musiały być. Co do przedniej, nie wiem czy ona jest też. Mamy możliwość włączyć? Tak, mamy możliwość włączyć. Producent podaje, że ona ma 80 lumenów. Jest tutaj u góry jakaś dioda sygnalizująca o poziomie naładowania. Co do samego światła, nie wiem czy widzisz, ale ona daje takie fioletowo-niebiesko-łune ta dioda. Więc tutaj też ta dioda nie będzie No to jakaś jest szałowa, okej, no no tutaj idea ale jest taka, że to jest lampka, która ma być budżet, trochę tak? lepszą lampką Tak. pozycyjną. Znaczy się ma być lepsza niż lampka pozycyjna. Doświetli wam tą drogę do domu, dojedziecie do domu. Nie Dokładnie. podziała to długo, ale tutaj przynajmniej macie opcję taką, możecie sobie ją ładować. Co jest ważne w ogóle moim zdaniem, to to, że producent daje w zestawie kabelek, bo ładowanie jest przez USB typu C, tak? Mikro Przez USB. micro USB. A Tak. micro USB no to nie jest już zbyt oczywisty kabel, bo jednak większość telefonów i No, podobnych no. przeszła na Aczkolwiek USB-C. myślę, że w każdym domu tych kabli jest mnóstwo, bo swego czasu to było podstawowe rozwiązanie, więc ono było we wszystkim w zasadzie. Tak, ale dzięki Bogu, ponieważ jeżeli ktoś już się przerzucił, nie wiem, ma iPhone'a albo ma telefon z USB-C od jakiegoś czasu i gdzieś tam wyrzucił ten micro USB, to tutaj jest ten No kabel bo w teraz zestawie. chyba w ogóle w Europie wyszedł jakieś coś, że ma być tylko USB-C, nie? Zunifikowane. Zunifikowane, no właśnie. Co do długości czasów świecenia, jeszcze może tutaj Wam podamy, ten przód to jest 7 godzin i 6 godzin tył. Oczywiście A porównajmy w sobie to najsłabszych jeszcze. trybach możliwych i ja bym to Tak. też dzielił przez. A tutaj mamy 5 i 5. 5, 5. Przy bateryjkach. No i Tak. umówmy się, że ja bym z tego zabrał z 20%. No, to wszystko też zależy, w jakich warunkach to będzie świeciło, nie? Czy to będzie mróz minus 5 stopni, czy plus 30, nie? Więc, no, ale tak jak mówisz, zazwyczaj te wartości trzeba gdzieś tam sobie jeszcze podzielić odpowiednio. Tak. Jeszcze możecie też oczywiście kupić to od razu w zestawie za 120 zł, I zamiast to jest wersja osobno pod to kabelek, wszystko ogarniać. ładowana. Tak, to jest wersja ładowana, no. Czyli wersja ładowana pod kabelek 120. Normalnie jest 57 i 63, czyli wychodzicie. No nic nie wychodzicie, jest Nic nie dokładnie. Jest wychodzi. w zestawie nie taniej. Tak, ale jeżeli o nas chodzi, to my często robimy duże promocje na akcesoria Crossa, więc jeżeli Wam się te dzisiejsze propozycje spodobają, to zawsze możecie śledzić stronę, bo one często są na fajnych wyprzedażach u nas. Tak. Później przejdźmy do lampek, właśnie tak jak mówiliśmy, inspirowanymi No to mocno czuć mocno ciągnie nogiem. australijskiego No, producenta, że tak czuć tu powiem. Australię. Tak. No lampka, jak możecie sobie Mr. Chips popatrzeć. chyba one się nazywały. Tak, Blinder Mr. Chips, nie? blindery. No teraz w ogóle No. Nok ma w ofercie bardzo dużo takich lampek, które właśnie tak wyglądają, mają jakieś tam wzorki, czaszki, nie czaszki. No Tak. Cross tu jeszcze nie ma czaszek. Masz w ogóle je tak. No, możemy, One żeby nie było, też jesteśmy były w wersji gołosłowni. dużej, nie? Dokładnie, one były też w większej Ale wersji. jest jeden No, do jeden popatrzcie po w ogóle prostu. na ten samą, jak ta dioda jest w ogóle wyciągnięta, no to wygląda mega podobnie, podobna koncepcja.
No świeci to, teraz uwaga, jak się to włącza, aha, się włącza krótkim naciśnięciem, tak. Taki dziwny patent. Właśnie jest zupełnie odwrotnie niż... Tryby świecenia, uwaga, jeden, drugi, trzeci, czwarty, 36 piąty, szósty, 25 pięć trybów, z tego co widzę. Jest pięć trybów świecenia, no co, nawet no z boku jakaś tam minimalna widoczność jest, no jest ta dioda jakoś wyciągnięta na bok, aczkolwiek raczej tutaj szału nie ma. Obudowa taka, no, ala metaliczna, bym powiedział. Aluminium ABS jest napisane, więc to będzie alu, kochany. Aluminium ABS? Bo ABS to jest plastik, więc... Tak, ale jest amelinium / ABS, więc pewnie tył, nie? Mhm, czyli jest tutaj nawet trochę aluminium, no proszę. Jest chyba coś aluminium, no. Tak. Taka ciekawa, i to w ogóle kosztuje? 65 zł i 75 zł przód. A jak kosztuje oryginał? Jest... W sensie ten... Zapinka, panie kochanie. Od konkurencji z... Od konkurencji 124, no to macie dwukrotną połowę taniej. No, no umówmy się, że z parametrami jest trochę różnicy tutaj, no. Bawiam się. 50 lumenów, oni tu nie podają, ile to ma lumenów. Ale 50, no nie wiem. No, umówmy się, to jest Chińczyk, tak? Chińczyk to jest Chińczyk, tak. Tutaj nie ma się co czarować, to jest Chińczyk. Jak już to z tym poobsujecie, to czuć, że to się tak fajnie nie wklikuje. Trzeba trochę tutaj się z tym... No kurde. Nie siłą, tylko lekko młotkiem. Czekaj, bo ja zdurniałem. O, proszę. Zdecydowanie, nie masz wątpliwości, czy udało ci się. To zrobić. Jest dla prawdziwych mężczyzn. Tak, solidne. Ale też przy wyciąganiu, widzisz, ta gumka zaraz się wyrywa. A, bo tu jest w ogóle, tu jest port do ładowania. Tak, bo... to jest port do ładowania i on jest tak niefortunnie zrobiony, że... Jezus, stary, spróbuj to w sobie wcisnąć, że przy tym, a przed chwilą mi się to wyciągnęło w ogóle, wiesz? No dobra. Szczyna tym rozwiązaniem... Jest to jakieś tam tańsze rozwiązanie, trzeba się liczyć ze wszystkimi jego plusami i minusami. Plus jest taki, że 7 dych w kieszeni, minus jest taki, że krócej to podziała, po prostu. Tak, i trudniej się zakłada. I trudniej się zakłada i trochę się nakolniecie. Plus jest taki, że jest... Natomiast jest, mamy w ofercie, zawsze mówimy, wy często chcecie coś tańszego, coś droższego, żeby zobaczyć, na czym polegają te różnice, więc zazwyczaj jest wszystko droższego, dzisiaj mamy coś tańszego. Tak. I na samym końcu mamy w ogóle latarnie, elektrownie na przód. W ogóle 600 i 1000 lumenów. Dzień w nocy robią, po prostu. Zawsze jak słyszę takie lampki właśnie, że jest 600 czy 1000 lumenów, to oczywiście zawsze mówię wam, żebyście do tego podchodzili trochę z dystansem, bo te lumeny to lumen lumenowi nierówny. Dokładnie. I bywa tak, że lampka 300 lumenów daje bardziej efektywne światło niż lampka 1000 lumenów, która jest lampką no, na gorszych diodach. Albo ma na przykład generalnie biorąc gorsze oprogramowanie, albo gorsze akumulatory, gorsze zarządzanie energią i na przykład ani nie świeci tak dobrze jak 400 czy 300, ani tak długo nie działa. No to jest... Tak, ja jeszcze też kiedyś czytałem, że te informacje, które są podawane z tą ilością lumenów, że te lumeny wcale nie jest tak prosto zmierzyć i w zasadzie często, gęsto na pudełkach producenci mogą napisać co chcą tak naprawdę i ciężko jest to w jakiś tam sposób zweryfikować, ale to specy od lumenów się wypowiedzą. Tak, mamy na pewno latarkowców. Kolekcjonerzy tak. Latarek taktycznych, tak, wszelkich napiszcie. Innych rzeczy. Witamy to są was. Totalne świry. Wiemy, że tu jesteście. Tak jest. Wszelkich preppersów. Dobra, co my tu mamy? To jest model ten tańszy. Tak, to jest ten model tańszy, który ma tych lumenów właśnie 500. Pobawmy się nim trochę, włączmy to sobie. A to jest tryb. O kurczę, patrz, tu jest jakiś wskaźnik fajny. Aha, pokazuje pewnie, tak, pokazuje czas świecenia na poszczególnym z trybów. Mhm. Tak. Ale feature. Taki feature, godzinka, 9,5 godziny. No ciekawe to jest w sumie. I tutaj jest wskaźnik naładowania baterii, taki kreskowy. Czyli załóżmy, że to jest naładowana na full niby. Tak. Czemu no. Są dwa przyciski? Aha, bo można... W dwie strony. Tak, możesz się cofać bez przeklikiwania przez wszystkie tryby. I to jest w sumie nawet spoko. Ja to kupuję. Mogą być dwa przyciski, to jest wygodne. Tak, no jak już... Wcale dużo nie zmienia jakby w wyglądzie tej lampki. Szanujemy Krosa, że jak już kupuję od Chińczyka, to jest to ciekawsze. Jest to trochę grzybiarskie, ale fajne, mi się podoba. Tak. Faktycznie ta dioda jest mocna, bo ona się grzeje bardzo, no. No to też jest dobre pytanie, bo to nie ma żadnej specjalnej... Ja z czego jest obudowa? Aluminiowa. No tak, no to jest aluminiowa tyle, ale... i soczewka jest taka... Jakiegoś radiatora nie ma, no ale jest jakiegoś przynajmniej... radiatora nie ma, no. No ciekawe, ciekawe. Dobra, co tu jeszcze mamy z takich ciekawszych rzeczy? Bo tutaj w ogóle jest też drugie gniazdo, tak jakby ona mogła być powerbankiem. Tak jakby oddawała, tak jak... panie kochanie. Czyżby NOG seria Power? PWR to tak, było, no? No. PWR. Czas pracy 1:7, ładowanie USB, typ pracy, cechy, powerbank, tak, wskaźnik poziomu baterii mamy, wskaźnik pozostałego czasu świecenia mamy. A czy jest informacja, jak duży jest powerbank? IPX4, na to bym też uważał w przypadku tych lampek.
A jest podana pojemność tego powerbanka? Zasięg 140 minut, metrów. 140 metrów plus minus. Pojemność akumulatora 2400. No to do połowy telefon. No, pytanie wtedy, co wtedy ze świeceniem będzie. A możemy zrobić, masz w sobie może telefon z kablem do ładowania? Bo jestem ciekawy jednej rzeczy, czy da się świecić ładując? Świecić... lampką, ładując na przykład aparat telefoniczny. A, tak. Czyli tak, żeby zdoić ją w pół godziny. Bikepacking, no. Jeżeli macie zdoić ochotę... ją podwójnie, dobra. Jeżeli macie ochotę na trasie bikepackingu stracić lampkę i nie naładować telefonu, to możecie spróbować. Czekaj, idę po komórę. Dobrze. Pokazać patrzcie, patrzcie, gość wchodzi w ścianę. Czekaj. Jest komóra. Zobaczymy. Dobra, zaraz wszystko wybuchnie, człowieku. U nas tutaj wszystkie rzeczy sprawdzimy. Zawsze. Okej. Okay. No. Telefon się ładuje. O, świeci. A, świeci. A ładuje się dalej? Tak, i teraz popatrz, tutaj mryga, że ciągniesz z niego. A widzisz, prąd. Teraz się przydaje ten wskaźnik ładowania, tak. Bo to jest jakby wskaźnik ładowania powerbanka też. Czyli oprócz tego, że tam. Ale człowieku, masz urządzenie. No. Halo? Super. Możesz szukać czegoś w piwnicy i rozmawiać. To jest idealne jak ten, jak żona was wyśle do piwnicy, żebyście coś znaleźli. Zajebiste, naprawdę możecie, spoko, mi się to podoba. Możecie spytać żony, czy to miało być cukier, czy sól, czy ziemniaki. Możesz człowieku świecić, ładować naraz, wszystko człowieku może. W każdym razie działa. Świetne. Wiedza, której nie potrzebowaliście, a i tak wam jeszcze chodzi. Mnie zastanawia ten adapter, do czego on tutaj jest. No to do kierownicy jest po prostu. No wiem, tylko że po jakiego grzyba? Nie wiem, może, aha, a nie jest po to, że na przykład możesz to obrócić. Na przykład na mostek zamiast kierownicy. Czy jeszcze zmniejszyć średnicę jakoś? Czy to tu zahaczasz, tu przeciągasz? No tak to wygląda, bo to jest tak jakby zrobione w ten sposób. Może na mniejszą średnicę, jakbyś to chciał. Może. No. Może, panie Michale. A nie jest tak, że nie da się go założyć pod innym, innym kątem? Nie da się go obrócić? Da się, ale ona no, się możliwość. Cała się obraca. Cała się tak, obraca, no, bo pod spodem jest tak jak w Lezajnie, taka jedna śrubka. No to jest taki zbiór rozwiązań wszystkich producentów, bo ona jest trochę podobna do Lezajna, trochę tą funkcję powerbanka ma z noga, no takie... No, po prostu. Wzięte od wszystkiego. Okej, okay, umówmy się, słuchajcie. To jeżeli się pytacie, czy jaka jest różnica między taką lampką a lampką za 300-400 zł, no to ona będzie generalnie biorąc trochę gorzej świeciła. Tak, no jak dla mnie minusem jest zawsze barwa tego światła, bo ona jest zawsze albo taka przerażająco biała, przez co te kontrasty gdzieś się gubią i jeszcze wpadająca w taki niepokojąco fioletowo-niebieski odcień, nie? Nie jest to światło takie naturalne, nie wiem. Ja zawsze na to zwracam uwagę i mnie to trochę wkurza. No ale myślę, że tutaj wiesz, większe problemy są takie, że jednak ten czas, no degradacja tej baterii postępuje trochę szybciej. No tak, plus nie wiecie, co jest w środku i tak dalej, no umówmy się, Cross robi rowery, a akcesoria... Kupuje, są, tak, no, taka prawda. Kupowane gdzieś tam z ich brandem. Że nie płacicie za technologię Crossa i... Z tak zwanego katalogu. Ta sama tak. Lampka może być później w Scotcie, w Kelisie, we wszystkim. Taka jest prawda. No ale cóż, pokazaliśmy, co to potrafi przynajmniej. Coś jeszcze masz tu ciekawego? Tak, no to samo, tylko że 1000 lumenów. 1000 kosztuje ile? 1000 kosztuje 215 zł, więc w zasadzie to jest 50 zł różnicy, więc ta moc naprawdę... No już są wtedy dwie diody, więc też to światło powinno być w teorii trochę bardziej rozproszone. Możemy sobie jeszcze zobaczyć, jak ten 1000 wygląda. Tutaj się pojawia jakiś pseudoradiator z boku, aczkolwiek chyba to coś tak nie już działa. Jest, no, ale to zdaniem ktoś próbował, bo to przy 1000 lumenach, jakby to było naprawdę 1000 lumenów, to bez jakiejś radiacji, bez aluminiowej obudowy, to byłoby grubo. Ło. No dobra. No, nie będziemy tutaj się kompromitować świeceniem po jasnym sklepie. Bo tutaj... Ale to jest mocarz. No. No masz dwie diody, masz też szerszy ten strumień światła. No, nie? No spoko. A jaki na przykład tu jest pojemność powerbanka? Czy jest taka sama? Nie, musi być mocniejsza na pewno. 4800, no. Czyli macie dwa razy więcej. Tak, no lampka też sama żre dwa razy więcej, więc pewnie tak, ale przynajmniej jak włączycie najsłabszy tryb, to dłużej poładujecie telefon. Taka prawda. Spoko. No. Ciekawa opcja. Tak, więc myślę, że jeżeli macie jakieś pytania jeszcze, napiszcie w komentarzach, Michał wam pewnie odpowie. Michał tutaj lubi z wami sobie podyskutować w komentarzach, pokłócić się tej różne rzeczy, wątki, dokładnie, poobrażać. Ja zawsze się odzywam tam, gdzie można pohejcić tylko i wyłącznie. Tak, więc dziękujemy bardzo za uwagę, za ten odcinek. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Na razie, cześć.